Uprawiać teatralną sztukę to narzucić sobie najwyższe ograniczenia i wybory. Przemawiać poprzez teatr to pełnym głosem wypowiadać problemy rzeczywistości otaczającej. Uczyć teatrem to rozumieć doświadczenie własne w kontekście własnej historii, tej najbliższej i tej najdalszej. Rzecz zobowiązująca, zwłaszcza jeśli sytuacja artystyczna i kontekst polityczno-społeczny uczyniły taką postawę legendą młodej inteligencji już u początków życiowej drogi. Zmartwienia Jerzego Krasowskiego, aktora i reżysera, pedagoga i pisarza, publicysty i działacza społecznego, towarzyszącego wiernie temu teatrowi, który prawdę o człowieku społecznym uczynił przedmiotem swej troski, są zmartwieniami nas wszystkich. Dlatego też jubileuszowe spotkanie, na które wślizgnęła się niepostrzeżenie filmowa kamera, staje się okazją do zamyśleń, refleksji i wciąż nowych pytań. Nowa Huta liczy już 80 tysięcy mieszkańców. W rosnącym z niezwykłą szybkością mieście z poważnym opóźnieniem rozwijało się życie kulturalne. To też wielkim wydarzeniem dla Nowej Huty było ukończenie nowego, stałego gmachu teatralnego. Amfiteatralna widownia liczy 420 miejsc. Aktorzy zapełnili już garderoby. Obiektyw naszego operatora podpatruje tajemnice charakteryzacji. Nadszedł wieczór otwarcia teatru, a zarazem dzień premiery widowiska Wojciecha Bogusławskiego Krakowiacy i Górale w reżyserii Wandy Wróblewskiej. Akcja sztuki rozgrywa się w podkrakowskiej wsi Mogiła. Na jej miejscu stoi dziś właśnie Nowa Huta. Thank you.